Forbet. Legalne zakłady bukmacherskie. Dłuższy czas analizowałem też pomiędzy klubami, które się zgłosiły po mnie i po rozmowie też z trenerem, dyrektorem sportowym podjąłem taką decyzję, że najlepszy rozwój będzie chyba tutaj w Śląsku, tak? Na pewno pierwsze dni będę chciał też się wgrać w drużynę, bo to też ważne, by dobrze funkcjonować z drużyną. No i przyszedłem tak tutaj postawić kolejny krok do przodu. Przede wszystkim będę ciężko pracował, będę dawał z siebie wszystko i na treningach, i w meczu, w którym wystąpię. I tak naprawdę głównie to ciężka praca mi się wydaje, że będzie kluczem jakby do rozwoju. No to prawda, byłem nowym tam zawodnikiem w tej kadrze, ale naprawdę drużyna mnie przyjęła bardzo szybko, dobrze i wgrałem się też w drużynę dobrze z początku. Myślę, że duże doświadczenie można było tam zdobyć będąc. Naprawdę no, cieszę się, że mogłem tam być i zagrać też co prawda w przegranym meczu, ale być w tej drużynie, tak, bo była ta drużyna naprawdę świetna. Wiadomo, każdy praktycznie ma marzenie jakieś tam gry w najlepszych klubach europejskich, ale na ten moment się skupiam tutaj we Wrocławiu i będę chciał tutaj osiągać pozytywne cele. Myślę, że jestem takim zawodnikiem, który lubi po prostu dryblować i robić akcje też na szybkości. Na pewno będę to robił, to co potrafię najlepiej, byleby też drużyna miała z tego efekty. I tak jak wspomniałem, lubię takie akcje efektowne, ale najważniejsze, by one były efektywne, tak? Jeśli będą one miały korzyść dla drużyny, także tak będę też robił.